A teraz będziemy mówić o orkiestrze. Z tego odcinka dowiesz się, czy może istnieć orkiestra bez dyrygenta, poznasz różne rodzaje chórów i orkiestr, a także utrwalisz sobie cztery podstawowe rodzaje głosu ludzkiego. Orkiestra to od kilkunastu do kilkudziesięciu, a czasami nawet kilkuset osób, którym przewodniczy dyrygent. On dba o przygotowanie utworu przed koncertem, a w trakcie koncertu pokazuje muzykom początki fraz, dynamikę czy różnice agogiczne. Agogika, czyli tempo w utworze, zobacz film. Dyrygent posługuje się takimi nutami utworu, które zawierają wszystkie partie poszczególnych instrumentów, czyli partyturą. W partyturze wypisane są głosy wszystkich instrumentów występujących w danym utworze w odpowiedniej kolejności. Najpierw instrumenty dęte drewniane, potem instrumenty dęte blaszane, a na samym końcu instrumenty smyczkowe. Muzycy w orkiestrze korzystają natomiast z wyciągu głosowego, czyli z zapisanej tylko i wyłącznie swojej partii. Tak więc klarnecista w swoich nutach nie będzie miał partii fletu, a flecista nie będzie miał, dajmy na to, partii puzonów. Jakie mamy rodzaje orkiestr? W zależności od tego, jakie instrumenty wchodzą w skład orkiestry, możemy wyróżnić różne typy. Na przykład instrumenty smyczkowe. Jeżeli w orkiestrze pojawiają się tylko i wyłącznie instrumenty smyczkowe, mamy do czynienia z orkiestrą smyczkową. Pierwsze skrzypce, drugie skrzypce, altówki, wiolonczele, kontrabasy. Jeżeli orkiestra oparta jest na instrumentach dętych, wtedy mamy do czynienia z orkiestrą dętą. W jej skład wchodzi grupa instrumentów dętych drewnianych, instrumentów dętych blaszanych oraz perkusja. Symfoniczna, czyli taki skład, który chyba najbardziej kojarzymy, obejmuje grupę instrumentów smyczkowych, instrumenty dęte drewniane, instrumenty dęte blaszane oraz zestaw instrumentów perkusyjnych. Orkiestra kameralna to mały zespół złożony zarówno z instrumentów smyczkowych, jak i dętych, który może, ze względu na to, że obejmuje małą ilość osób, grać bez dyrygenta. I pytanie do Was. Jak oni się potrafią dogadać, kiedy zacząć? Kto pokazuje początki frazy w zespole, który nie posiada dyrygenta? Piszcie pod spodem w komentarzach. Orkiestra barokowa. Muzyka barokowa to jest coś, co wymaga zupełnie innego aparatu wykonawczego, czyli innego rodzaju orkiestry niż na przykład symfonie Mahlera, późnoromantyczne. Dlatego też orkiestra barokowa brzmi i wygląda inaczej niż duża orkiestra symfoniczna. W orkiestrze barokowej bardzo często pojawia się pojedyncza obsada instrumentów smyczkowych, pojedyncza obsada instrumentów dętych. Bardzo ważną rolę pełni w niej klawesyn. Klawesyn, który jakby tak prowadzi i spaja cały ten utwór. Bardzo często muzycy tej orkiestry grają na stojąco, a dyrygent prowadzi zespół od klawesynu. Realizuje on przy tym, zgodnie z barokową praktyką, basso continuo, czyli rodzaj akompaniamentu, który w muzyce barokowej był taką stałą, oczywistą rzeczą. To był taki element, bez którego muzyka barokowa nie brzmiałaby tak, jak brzmi. Thank you.
został nam teraz XX wiek, jazz i big band. Big band, czyli duża grupa muzyków. Nie ma on jakiegoś konkretnie ustalonego składu, ale możemy w nim wyróżnić dwie grupy muzyków, czyli dwie tak zwane sekcje. Sekcję dętą i sekcję rytmiczną. W skład sekcji dętej będą wchodzić grupa trąbek, grupa saksofonów i grupa puzonów. Czasami pojawią się klarnety i flety, w zależności od zespołu. Natomiast sekcja rytmiczna to fortepian, perkusja oraz czasami gitara basowa. Pozdrawiam chórzystów. Będziemy mówić na temat chóru. Chóry, podobnie jak orkiestry, mogą mieć różne rodzaje, w zależności od tego, kto w takim chórze śpiewa. Rozróżniamy chóry jednorodne albo mieszane. Możemy wyróżnić chór dziecięcy, żeński, męski albo mieszany. W tym miejscu wypada, żebyśmy przypomnieli sobie rodzaje głosów ludzkich. Od najwyższego do najniższego mamy sopran, alt, tenor, bas. Te cztery głosy, sopran, alt, tenor, bas, są taką podstawą chóru mieszanego. Istnieją również chóry jednorodne. Chór męski, w którym śpiewają tylko mężczyźni. Albo chór żeński, w którym śpiewają wyłącznie kobiety. W chórze dziecięcym będą śpiewać tylko dzieci, a gdybyśmy jeszcze bardziej chcieli ujednolicić rodzaj głosu, stworzymy chór chłopięcy, w którym będą śpiewali wyłącznie chłopcy. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia za niedługo. My song shall be near.